Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzisiejszym naszym gościem jest Dorota, mama trójki dzieci, moja przyjaciółka, przyjaciółka naszego domu rodzinnego. Jakbym miał w skrócie opisać Dorotę, żeby wam przybliżyć tę osobę, to wyobraźcie sobie osobę o blond włosach z wielkim, szerokim uśmiechem na twarzy. Jak się ją spotyka, to wita każdą osobę, choćby różne rzeczy się w jej życiu działy, z wielkim, pogodnym uśmiechem. Osoba, która zaufała Panu Bogu i nadal ufa, Pan Bóg przemienia ją i realizuje swoje wizje, swoje plany w jej osobie. Dorotka jest też szczęśliwą mamą trójki wspaniałych dziewczynek, Marysi, Rozalki i Hani. Bardzo się cieszę, Dorotko, że zgodziłaś się na to, że puścisz nas dzisiaj do swojego życia, otworzysz drzwi ku chwale Pana Boga. Chciałbym na początku zadać ci pytanie o twój dom rodzinny, o to, jak wyglądał, jaka była w nim wiara, jak ty wzrastałaś. Witajcie, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój dom rodzinny. W moim domu zawsze była wiara, choć ta wiara nie była wiarą taką żywą, osobową, ale była. Chyba nie było w moim życiu momentu, w którym bym powiedziała, że Boga nie ma. Więc ta wiara zawsze gdzieś tam była. I moi rodzice na tyle, ile potrafili, na tyle, ile sami wierzyli, to starali się przekazywać tę wiarę. Tak zastanawiam się, co jest jeszcze takiego istotnego, jeżeli chodzi o moje dzieciństwo. Ale chyba to wszystko, co chciałabym teraz na ten temat powiedzieć. Chciałabym przejść dalej. A jeżeli Pan przypomni mi pewne rzeczy, o których mam się podzielić, to jeszcze się tym podzielę. To, dlaczego tu jestem, powodem jest Jezus, którego spotkałam, którego doświadczyłam, który żyje, który prowadzi, który umacnia, który kocha. Jezusa spotkałam około 10 lat temu, w 2012 roku, a ten czas poprzedzający spotkanie mego Zbawiciela był czasem chyba najtrudniejszym w moim życiu. Był to czas, kiedy byłam już po rozwodzie z moim mężem, bo odeszłam od niego głównie z powodu innego mężczyzny, powodu szukania miłości, miłości ludzkiej, z powodu też nierozumienia, czym jest miłość. No to nasze rozstanie, moje odejście od mego męża z dzieckiem, bo mieliśmy wtedy już 3,5-letnią Marysię, też płynęły inne rzeczy, bo nasza droga tak po pewnym czasie, tak od ślubu, zaczęła się jakoś tak rozchodzić, że zaczynaliśmy żyć troszkę bardziej obok siebie, aniżeli z sobą. Też w międzyczasie, jak Marysia miała 2 latka, zapragnęłam tak bardzo drugiego dziecka. I to było tak wielkie pragnienie w moim sercu, że po prostu z zegarkiem w ręku, kiedy ta owulacja jest i tak dalej, że tak powiem, przymuszałam mego męża, tak, żeby doszło do zapłodnienia, tak, żeby mieć to dziecko. I się udało, ale w 13 tygodniu ciąża, to dzieciątko zmarło. Bardzo mocno przeżyłam tę stratę i w tym czasie, nie wiem, zrodził się w moim sercu wielki taki bunt, jakaś taka niezgoda na to, co się dzieje. Chyba obwiniłam za tę stratę tego dzieciątka Pana Boga. Czułam się bardzo nierozumiana przez mego męża, bo ja jako matka to dla mnie już nieważne, tak, czy dzieciątko ma tydzień, 2, 3, 4, czy jest to 30 tydzień ciąży, czy 9 miesiąc, to już jest dziecko. Więc bardzo mocno przeżyłam tą stratę i w jakiś tam sposób nie czułam się rozumiana, tak, i nie czułam tego wsparcia od mego męża. Być może to wsparcie było, tak, tylko ono jakoś tak do mnie nie docierało. Po latach też już całkiem niedawno, bo to było chyba z 3 czy 4 lata temu, Pan pokazał, że to pragnienie posiadania tego dziecka było spowodowane wielką pustką, która była w moim sercu i którą po prostu chciałam zapchać czymkolwiek i uznałam, że dziecko będzie najlepszym, rzeczą to źle powiedziane, tak, najlepszym czymś, co wypełni tę pustkę w moim sercu. No ale się nie udało. No i te nasze, po stracie tego dziecka, te nasze drogi jeszcze bardziej jakoś tak rozeszły się z moim mężem. Nawet to, że jak spędzaliśmy wolny czas, jakieś tam wyjścia, to on wychodził, tam ze swoimi kolegami. Oczywiście to też było za moją zgodą. A ja wychodziłam z koleżankami, tak? Że nie było tych naszych wspólnych i pragnienia nawet takiego wspólnego spędzania tego wolnego czasu. No i w pewnym właśnie momencie mojego życia stanął przede mną inny mężczyzna
jak to niestety bywa, zły chce, zna moje zranienia, moje jakieś potrzeby, pragnienia, pustki i wie, czym się ma posłużyć, żeby w pewien sposób oszukać też mnie, tak? Że to może właśnie wypełnić to miejsce w moim sercu, które tak bardzo woła o napełnienie. I w niedługim czasie od poznania, spotkania tamtej osoby, tamtego mężczyzny, zdecydowałam się odejść właśnie z dzieckiem od męża. Dorotko, po krótkiej przerwie opowiesz nam, jakie konsekwencje przyniosła twoja decyzja i co było dalej. Jesteś piękny jak jaspis, jesteś piękny jak krwawi, tron twój otacza, tęcza jak szmaragd. Jesteś piękny jak jaspis, jesteś piękny jak krwawi, tron twój otacza, tęcza jak szmaragd. Święty, święty. Jesteś piękny jak jaspis, jesteś piękny jak krwawnik, tron twój otacza, tęcza jak szmaragd. Jesteś piękny jak jaspis, jesteś piękny jak krwawnik i tron twój otacza, tęcza jak szmaragd. Święty, święty. Więc otwórz me oczy, bym mógł widzieć Cię. Więc otwórz me oczy, bym mógł widzieć Twe piękno. Więc otwórz me oczy, bym mógł widzieć Cię. Więc otwórz me oczy, bym mógł widzieć Twe piękno. Więc otwórz me oczy, bym mógł widzieć Cię. Thank you.
wy wiecie, że my zobaczymy tą chwałę? Zobaczymy tron i będziemy stać przed tym tronem, wielbiąc go. Ta moja decyzja po prostu zraniła tak wiele osób, wywołała rozpacz u moich rodziców, moich najbliższych, teściów. No ale na pewno najbardziej zraniłam mego męża i moje dziecko. W tamtym czasie, jak sobie teraz o tym myślę, przez to, że to uczucie, którym obdarzyłam tamtego mężczyznę, było jakoś tak silne i tak zawładnęło tym moim sercem, moim ciałem, że sama sobie tłumaczyłam, że to niemożliwe, że to byłoby coś złego. W ogóle nie wiem, to miałam takie zaciemnienie umysłu, że zapomniałam, że przysięgałam mojemu mężowi miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. I uważałam, że po prostu to, co czułam do mego męża, gdzieś tam się wypaliło, więc jakby tu miłości nie ma. Ja wiem, że to, co mówię, jest jakieś absurdalne, ale ja wtedy jakoś tak myślałam. I że to, co czuję do tego mężczyzny, jest miłością. A skoro jest miłością, to jest dobre. I po prostu poszłam za tym. Po pewnym czasie też rozwiedliśmy się. Na drugiej sprawie rozwodowej był wyrok. Mój mąż, teraz wiem, że to z miłości do mnie, z wielkiego szacunku do mnie, mimo tego, to jak bardzo go zraniłam, w sądzie nie mówił o mnie źle i po prostu dał mi wolność. Wolność, którą jakby w tym sensie, w jakim ja myślałam, tak? Więc jakby no te sprawy szybko się zamknęły, rozwód był, otrzymaliśmy 14 lipca w urodziny naszej córki i wychodząc wtedy z sądu, nie czułam się wolna. Był we mnie jakiś taki wielki smutek, jakiś taki zawód, no ale że jestem uparta i jakoś tak nie lubiłam pokazywać innym, że z czymś tam sobie nie daję rady i przyznawać się do błędów, więc dalej szłam tą drogą. Mój związek z tamtym mężczyzną trwał krótko. No ale zafundowałam mojej właśnie córce taki tułaczy tryb życia przez około dwa lata. Z jednej stacji do drugiej, później przez jakiś czas u moich rodziców, a później udało się wziąć w kredyt mieszkanie i kawalerkę. Zamieszkałyśmy tam. Pamiętam którąś wigilię, jak jechałam właśnie z Marysią do moich rodziców. I Marysia do mnie, znaczy ja do Marysi mówię tak, Marysiu, co byś chciała dostać od Mikołaja? A ona mówi, a ona była smutna. Ja mówię, dlaczego jesteś smutna? I ona mówi, że bo nie dostanie tego, co by chciała. Ja mówię, a co byś chciała? A ona powiedziała, żeby mama i tato byli razem. I to zamknęło moje usta i do końca drogi jechałyśmy już w ciszy. Też przez cały ten czas niebycia z moim mężem, mój teść, jak taki bumerang wyrzutu sumienia, cały czas jakby wracał do mnie ze słowem. Pisał do mnie listy, chciał się ze mną spotykać, rozmawiać. I pamiętam, jak dziś powiedział do mnie słowa, że on nie wierzy, że to może się tak skończyć. On w to nie wierzy. Też niesamowite jest to, że w tym czasie, kiedy byłam tak w takiej totalnej rozsypce, daleko od Pana Boga, układając życie po swojemu, zapragnęłam iść na pielgrzymkę na Jasną Górę z Białegostoku. Ale chciałam tam iść. W sumie do końca to nie wiem po co, bo miałam świadomość, że nie żyję w łasce. Ale chciałam jakby uciec od tego, co tu tak bardzo jakoś przygniatało mnie, moje serce, moje wnętrze. Choć były momenty jakby zewnętrznie przyjemne, ale wewnątrz była jakiś taki smutek. No i te ciągłe jakby słowa, które jakoś tam wracały, tak, że nie można budować własnego szczęścia na nieszczęściu innych. Chciałam po prostu uwolnić się od tego i uciec. No i zdecydowałam się. Moi rodzice w ogóle pokładali wielką nadzieję w tej pielgrzymce, że wrócę odmieniona. Ale tak się nie stało. Powróciłam i wróciłam do tego samego. Choć w moim sercu coś zaczęło się dziać. Pewne rzeczy zaczęłam widzieć i jakby ten związek, w który weszłam, zaczął się, już nie był taki różowy, jak się na początku wydawał. Że to wszystko nie było takie piękne i wspaniałe, jak się na początku wydawało. I następnego roku znowu poszłam na pielgrzymkę. I tam spotkałam pewnego kleryka, który jest już kapłanem, który zachwycił mnie tym, jak mówił o Jezusie. On nie mówił tak, jak
inni, tylko mówił tak, jakby mówił o kimś, z kim rozmawia, z kim się spotyka, kogo widzi, kogo czuje, kto mu towarzyszy. Że byłam w diakonii muzycznej, to on, aż że on też śpiewa, to razem tam przez jakiś etap śpiewaliśmy i później na przystanku właśnie podszedł do mnie, usiadł i właśnie zaczął z taką wielką radością i oczami pełnymi miłości, które po prostu błyszczały jak gwiazdy na niebie, mówić o Jezusie i zapytał się mnie, czy znam takiego Jezusa. Sobie pomyślałam, o czym on mówi. Ale mimo tego, że to było dziwne dla mnie, to co słyszałam, ale w pewien sposób jakoś tak zaintrygowało moje serce. A poza tym właśnie te jego oczy, one były takie pełne radości, a moje oczy były takie pełne smutku, że ta propozycja, która wyszła z jego ust, żebym się wybrała na rekolekcje charyzmatyczne do Hermanówki po powrocie z pielgrzymki, gdzieś tam pracowały w moim sercu. I mimo tego, że nie wiedziałam jakby na co się nastawiać, czego się spodziewać, w ogóle nie miałam żadnych oczekiwań, to zdecydowałam się, że właśnie po powrocie pojadę tam. Pamiętam, że trzeba było wziąć ze sobą Słowo Boże, a ja takiego nie miałam. Miałam tylko Pismo Święte, znaczy w sumie Biblię dla dzieci, taką z obrazkami, którą kiedyś dostałam na pierwszą komunię świętą. Więc pojechałam, kupiłam, no i trafiłam tam. Do świadectwa Doroty wrócimy po krótkiej przerwie. Jesteś w swym niebie, czy nie lepiej ci było tam zostać u siebie? Stwórca wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Nie do poznania, tak bardzo zniszczone, ciało twe krwawi, jest obnażone. Miłość przybita gwoździem do krzyża, trudno pojąć to, że ty, Panie, wisisz tu. Zaraz po twojej śmierci, gdy ręce twe zwolnią z winy ciężaru, teraz wisisz tu. I martwe opatrzę twe zniszczone ciało, gwoździe wyciągnę z rąk twoich spękanych i wtedy znów spocznę na piersi jak wczoraj, lecz nie tak spokojny, bo Królu nasz, czy tylko w chłopie stój.
swym niebie. Radość masz w oczach, idziemy do Ciebie. Skończy się kiedyś ta ciemność na pewno, lecz teraz jesteś tu, bo Ty, Panie, kochasz nas. Bo Ty, Panie, kochasz nas. Przed przerwą Dorota opowiedziała nam, jak doszło do rozwodu i jakie to miało konsekwencje. Dowiedzieliśmy się też, jak trafiła na pielgrzymkę do Częstochowy, a także jak poznała tam księdza, który w cudowny sposób opowiedział jej o Jezusie i zaprosił ją na rekolekcję dla młodych w Hermanówce. W pierwszym dniu w ogóle nie mogłam się tam odnaleźć. Czułam się jakoś bardzo wyobcowana, jak trzeba było znaleźć jakiś fragment ze słowa. Nie wiem, ksiądz Krzysztof Kralka mówi, że nie wiem, księga Izajasza, no nie wiem, tam rozdział 2, werset 30, to wszyscy ciach-ciach wartkowali to Pismo Święte i już mieli, a ja w ogóle nie wiedziałam, jak mam się za to zabrać i jak to odszukać. Tak poczułam się taka jak trochę jak taki przedszkolak, mimo tego, że pracowałam na uczelni, nauczyciel, wykładowca, tak, a po prostu czułam się jak dziecko we mgle i siedziała przy mnie jakaś nastolatka, znaczy nastolatka, no pełnoletnia, ale młoda dziewczyna. Poprosiłam ją, żeby mi pomogła, no i z wielkim właśnie, z taką otwartością i radością pomogła i tak się w ogóle zaczęła też przygoda moja ze Słowem Bożym. No i tak to poszło i po pierwszym dniu bardzo dużo słów, które usłyszałam, pracowało w moim sercu. I następnego dnia, bo mieliśmy tam do przejścia kawałek ze szkoły, tam gdzie nocowaliśmy, do miejsca naszej modlitwy, taki kawałek przejścia przez las i dostałam bólu migrenowego głowy, a wiem, co to jest za ból. Widziałam, że on sam nie przychodzi i tak zaczął powoli narastać, tak, bo on tak rośnie w miarę upływu czasu i z taką wiarą, jaką miałam, jak szłam, powiedziałam do Jezusa, że jeżeli Ty chcesz, żebym ja tu była i żebym była w stanie słuchać tego, co Ty chcesz mówić, to musisz zabrać mi ten ból głowy, bo ja nie mam żadnych leków, wiem, że tu za długo nie wytrzymam. I zanim doszłam, przed tym namiotem modlitwy był namiot z wystawionym Najświętszym Sakramentem. I tak pomyślałam, że wejdę na chwilę. Inni zachodzili, to ja też wejdę. I jak uklękłam, to uświadomiłam sobie, że ta głowa mnie nie boli. I to był taki mały, wielki cud, który jak jakaś taka żarówka zapaliła się, że tu dzieje się coś niesamowitego. Nigdy w życiu ból migrenowy głowy sam mi nie przeszedł tak na pstryknięcie palca. I tego dnia to jak Pan pozwolił doświadczyć Jego miłości, tego jak On na mnie patrzy, po prostu zwaliło mnie z nóg. Dla mnie to było nie do wiary, że można mnie tak kochać pomimo tego wszystkiego, tego całego zła, które było udziałem moim, które wynikało z decyzji, które podejmowałam, że Bóg mnie kocha. Kocha mnie taką, jaka jestem. Że jakby oddzielił mój grzech ode mnie, że ja nie jestem moim grzechem i po prostu pozwolił mi doświadczyć swojej miłości, tego spojrzenia Jego na mnie. I też bardzo mocno dotknął mnie słowem z Księgi Powtórzonego Prawa, które mówią właśnie: patrz, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, że są dwie drogi, nie ma trzeciej. I te słowa Bóg wypowiedział do mnie z tak wielką miłością,
że jakby rozwalił też te moje myślenie, tak? Bo ja chciałam jakoś sobie, budowałam swoją własną drogę, a nie ma mojej własnej jakby drogi, tak? Jest albo droga dobra, albo droga zła. Też słowa te wszystkie, które słyszałam tam, po prostu tak jak woda spadały na to moje serce, spękane, suche i nawilżały tą ziemię. Chyba nawet nie mam słów, które by określiły to, co w tamtym czasie czułam w moim sercu. I ta radość, którą miałam w moim sercu, ta miłość Boża, której doświadczałam w moim sercu, wylewała się przez moje usta. Ja się nieustannie śmiałam i cieszyłam z tego. Też Pan przyszedł z obrazem, pamiętam wtedy na modlitwie wstawienniczej. Te osoby zupełnie nie wiedziały, w jakiej jestem sytuacji, z czym ja tu przyjechałam, jaka jest historia mego życia. A obraz, który mi przekazali, tak, który mieli, to był widok rodziny. I też przez to Pan bardzo mocno przekonywał moje serce, że On pragnie mojej rodziny, że jak przed kilkoma laty wszedł w sakramencie małżeństwa, w naszą relację, moją i mojego męża, tak nadal On trwa. Mimo tego, że ja przestałam trwać, że ja jestem niewierna, to On jest wierny i że On nadal chce błogosławić temu małżeństwu, że to małżeństwo nadal jest jakby aktualne, ono jest. I na trzeci dzień, bo te rekolekcje trwały 3 dni, wiedziałam, co chcę, jaki chcę krok podjąć, do jakiego kroku Pan mnie zaprasza, że chcę spróbować wrócić do mojego męża. Z tą moją decyzją wiązał się też wielka obawa, też jakiś taki lęk, jak on zareaguje, czy on będzie chciał, jak to w ogóle wszystko będzie, ale starałam się jakby za mocno o tym nie myśleć, tylko jakby te doświadczenie Bożej miłości i tego, że Bóg tego chce, a On jest Panem rzeczy niemożliwych, On jest Bogiem Wszechmogącym, jakby dodawało mi siły i umacniało mnie w tym kroku. I po powrocie właśnie w niedługim czasie wyszłam właśnie z taką propozycją do mego męża i on się zgodził. Więc powoli na nowo, cegła po cegle, zaczęliśmy budować naszą rodzinę, ale już nie jakby na swoim fundamencie, tylko na fundamencie Boga. Mniej więcej miesiąc po powrocie z tych rekolekcji też miałam takie wielkie pragnienie odnowienia przysięgi małżeńskiej, mimo tego, że wiedziałam, że ona jest aktualna, ale ja wiedziałam, że ja potrzebuję na nowo wypowiedzieć słowa tej przysięgi. I mój mąż też się zgodził. Zrobiliśmy sobie nowe obrączki, na których już nie wypisaliśmy naszych imion, jak było wcześniej, daty ślubu, ale słowa Jezu, ufam Tobie, by to On był fundamentem naszej rodziny. I moment odnowienia tej przysięgi był szczególny. Ja go bardziej pamiętam, aniżeli tę przysięgę, która była 17 września 2005 roku, ponieważ te słowa, które wypowiadałam, ja wiedziałam, co ja mówię i też wiedziałam, Pan Bóg pozwolił zobaczyć, że miłość nie jest uczuciem. Uczucie może towarzyszyć miłości, ale czysta miłość nie jest uczuciem, ona jest decyzją. Decyzją, że ja chcę być dla Ciebie darem. Więc te słowa właśnie, które wypowiadałam, były bardzo świadome, że bez względu na to, jak będzie, co przyniesie życie, to ja chcę trwać. Ja chcę Cię ukochać. Czy będę czuła, czy będą momenty, że nie będę czuła. Też takim, myślę, że bardzo ważnym momentem po odnowieniu tej przysięgi małżeńskiej była kolejny jakby etap, kolejny krok, do którego Pan Bóg zaprosił. Do Dorotki i jej historii wrócimy już po krótkiej przerwie. Przegrywałem z sobą, sądziłem, że się uda,
przecież siłę mam. Walczyłem pewny siebie, wierząc kłamstwom, ciągle będąc sam. Zgubiłem drogę, nie chcąc słuchać ciebie. A ty jak dobry pasterz w ramiona wziąłeś mnie. Nie pozwoliłeś zginąć, przebaczyłeś, dlatego śpiewam ci. W każdy dzień zaczynam bieg od nowa, w każdą noc walczę, by nie stracić ciebie. W każdej z chwil kocham, jestem obok, daję siebie, to wystarczy ci. Dziś pozwalam mówić tobie. Po wodzie idę dalej, chociaż wiary brak. Na nowo odpowiadam, tak jak umiem. Wierzę, wierzę ci. Nie jest łatwo, wznoszę w górę oczy. Nadziei szukam, przecież ona w tobie jest. Gdy ciemność mnie ogarnia, wołam cicho, proszę, pomóż mi. W każdy dzień zaczynam bieg od nowa, w każdą noc walczę, by nie stracić ciebie. W każdej z chwil kocham, jestem obok, daję siebie, to wystarczy ci. W każdy dzień zaczynam bieg od nowa, w każdą noc walczę, by nie stracić ciebie. W każdej z chwil kocham, jestem obok, daję siebie, to wystarczy ci. Panie mój, żyję tylko dzięki tobie. Panie mój, zwyciężam, gdy przy tobie staję. Panie mój, niepokonanym Bogiem jesteś. Panie mój, siłą ma. Panie mój, żyję tylko dzięki tobie. Panie mój, zwyciężam, gdy przy tobie staję. Panie mój, niepokonanym Bogiem jesteś. Panie mój, siłą mam. W każdy dzień zaczynam bieg od nowa, w każdą noc walczę, by nie stracić ciebie. W każdej z chwil kocham, jestem obok, daję siebie, to wystarczy ci. W każdy dzień zaczynam bieg od nowa, w każdą noc
walczę, by nie stracić Ciebie w każdej z chwil. Kocham, jestem obok, daję siebie, to wystarczy Ci. To wystarczy Ci. Przed przerwą usłyszeliśmy, jak Pan Bóg podczas adoracji uzdrawia Dorotę z migrenowego bólu głowy, a przez to też jej serce czyni skłonnym do refleksji nad swoim życiem. Refleksja ta prowadzi Dorotę wprost w objęcia męża. Zakończyliśmy rozmowę naszą na tym, że Pan Bóg zaprosił Cię do kolejnego kroku. Jaki to był krok? To była odnowienie relacji z rodziną, z którą przez to wszystko, co się wydarzyło, z niektórymi osobami były wręcz popalone mosty. Było takie natchnienie w moim sercu, by zaprosić ich wszystkich do nas do domu. I udało się to zrealizować z większymi, mniejszymi trudnościami. I jak stanęłam przed nimi po odczytaniu słów z Pisma Świętego i chciałam ich przeprosić, to poczułam się jak ten marnotrawny syn, który wracał, któremu ojciec wybiegł na spotkanie i nie pozwolił jakby dokończyć, ale podniósł go, przytulił i ubrał go na nowo w szaty, tak? Kazał mu przynieść buty, nałożyć pierścień na palec. Więc namacalnie doświadczyłam tego fragmentu Ewangelii w moim życiu. To było najpiękniejsze Boże Narodzenie. I też to, co chciałabym powiedzieć, że od momentu, kiedy mój mąż na nowo mnie przyjął, na nowo zaczęliśmy budować naszą rodzinę, ani razu do tej pory nie wypomniał mi. Mój mąż, Pan Bóg przez mojego męża uczy mnie miłości, uczy mnie, na czym polega miłość, że miłość nie pamięta złego, że wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. No, oprócz tego też Pan pobłogosławił nam, urodziły nam się dwie córeczki, które są wielką radością i owocem też naszej relacji, naszej miłości. To, co też chciałabym powiedzieć, to te nasze życie od momentu mego nawrócenia, a to nawrócenie trwa nieustannie, nie jest pozbawione trudów, jakichś takich kryzysów też w naszym małżeństwie, ale nieustannie trwa i po prostu ten trud, z którym się jakoś musimy zmierzyć, ma sens. Ma sens, on po prostu w jakiś sposób nas umacnia, pokazuje, buduje. No więc chwała Panu. Dziękuję Ci, Dorotko, że wpuściłaś nas do swojego życia. Ja wiem, patrząc, obserwując Ciebie, ja wiem, że nie było to dla Ciebie łatwe. Tym bardziej Ci dziękuję za to Twoje otwarcie serca. W dniu, kiedy niedługo Pan Jezus otworzy swoje serce dla nas, kiedy będzie Wielki Piątek, kiedy będzie Wielka Sobota, kiedy będzie Niedziela Zmartwychwstania, triumf Bożej miłości. Ty dzisiaj pokazałaś dwie miłości. Pokazałaś tą miłość ludzką, uczuciową, tak nam dobrze znaną, ale też pokazałaś miłość inną, Bożą miłość. Miłość, która nie pamięta złego. Miłość, która jest zawsze otwarta. Miłość, która zawsze jest przebaczająca. Miłość zawsze kochająca. Ja powiem Ci, słuchałem z drżeniem serca Twojego świadectwa, bo może gdzieś tam siebie odnajduję w nim. I wiem też, bo tej miłości doświadczyłem, że ta miłość jest tak wielka i tak niepojęta, i tak szeroka, i tak otwarta, że cały świat wszystko przetrzyma i cały świat ogarnie swoją miłością. Tym bardziej dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu za Ciebie i dziękuję Bogu za to, że przededniu tego wszystkiego, co się niedługo wydarzy, tych świąt, można powiedzieć, najważniejszych dla nas, dla chrześcijan, zaprosił Ciebie do powiedzenia świadectwa. Zaprosił Ciebie do przedstawienia miłości Jego, że tu jest wielka miłość Boga. I za to chwała Panu. Dziękuję Ci, drogi słuchaczu, że jesteś z nami, że słuchasz nas. Zapraszam Cię już teraz na kursy tworzone przez Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji. Na kursach tych możesz poznać Pana Boga, a jak już Go znasz, to
pozwolą ci one wejść w jeszcze głębszą relację z Nim. Jeżeli chcesz zapisać się na taki kurs, wejdź na stronę chcejezusa.pl, a także zapraszam cię na kolejną naszą audycję w drugi czwartek miesiąca. Niech Bóg będzie z tobą. Amen. Amen.